Z Ewangelii według świętego Łukasza, strzosamy nawet proch z waszego miasta, który nam przylgnął do nóg. Był to starożytny zwyczaj, umyć sobie nogi po podróży, sprawić by cały proch z drogi, to wszystko brudne, co przylgnęło do nas po drodze, zostało obmyte przed wejściem do kolejnego domu. Ale ewidentnie Jezus nie mówi o szlachetnym, higienicznym obyczaju. Mówi o jakimś duchowym doświadczeniu, kiedy doświadczamy wrogości, niechęci, osądu, oskarżenia, odrzucenia, kiedy doświadczamy tego, że ktoś nas nie uszanował, że ktoś postanowił nas pobrudzić własnym brudem, zatruć własną trucizną, to bezpieczniej jest całą tą truciznę z siebie strząsnąć. Nie po to, by kimś drugim pogardzić, nie po to, by, by go odrzucić, ale po to, by zabezpieczyć samego siebie. Trochę to podobne do tych, którzy postanawiają, że nie będą uczestniczyć w plotce, do tych, którzy nie będą uczestniczyć w osądzie. Podobne do tych, którzy postanawiają, że nie będą uczestniczyć w przestępstwie, w naginaniu prawa albo w malwersacjach finansowych. Trochę to podobne do tych, którzy mówią, nie będę oszukiwał mojego pracodawcy, nie będę okłamywał mojej rodziny. Nie chcę, by, by proch nieprawości, nawet zwyczajowej, nawet drobnej, jak proch, Przylgnął do moich stóp. Już chociażby dlatego, że Stary Testament mówi, jakie piękne są stopy tych, którzy niosą dobrą nowinę. Te stopy mają być czyste, skoro to są stopy nosicieli dobrej nowiny. Do zobaczenia jutro.